która zajmuje się porzuconymi psami, szczególnie terrierami typu bull, gdzie te kurwy, które biorą te psy, nie potrafią się nimi opiekować, myślą, że to są rzeczy, zabawki, gdy nie są potrzebne, to je wyrzucają. Teraz akurat jest największy tego procent, ponieważ są wakacje i sądzę, że trzeba takim zwierzętom pomagać, bo zwierzę samo nie zapuka do naszych drzwi, nie powie: ty weź mnie ziomek, będę twoim kurwa przyjacielem, tylko my bierzemy zwierzęta na własną odpowiedzialność i tacy, którzy te zwierzęta wyrzucają lub traktują w nieludzki sposób, niech zdychają kurwa jak najszybciej. Jedyny i niepowtarzalny! Ja niedługo będę znowu audycję radiową prowadził, tylko partner mi się zmienił. Jeżeli będziesz wolny, to chciałbym ci zaproponować, żebyśmy to razem w radiu zrobili. Super. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na galę. Marcin Luzalski! No, proszę państwa, prawdziwa kraina łagodności. Przez całe życie się uczy, naprawdę. No to tak wygląda, naprawdę. Ja go znam ładnych kilka lat i proszę mi wierzyć, że w tym wizerunku, w tym co mówi, nie ma absolutnie żadnego marketingu. On jest jaki jest. No i muszę przyznać, że pozazdrościć tak naprawdę słownika. Okej, proszę państwa, czas na prezentację kolejnego zawodnika KSW. Dobra łopka do wzięcia, nie? Ponieważ jestem młodszym, lepszym zawodnikiem w każdej płaszczyźnie. Od siebie wszystko. Pokażę mu po prostu legendarną polską siłę. Dla mnie każda walka jest tak samo ważna, czy to jest opas, czy nie opas. Trenuję jak najczęściej potrafię po to, aby wygrać. Janek Bachowicz długo pracował na swój sukces i długo pukał do drzwi zwanych main event i myślę, że czas najwyższy, żeby ktoś mu otworzył. Bardzo mnie to cieszy, że jestem doceniony, ale jakiegoś większego ciśnienia przez to nie mam. Ale bardzo mi jest miło z tego powodu. Wydaje mi się, że w 100% zasłużył na to. Fajnie się mierzyć z kimś takim, kto jest znany na całym świecie. Walczył w największych organizacjach, także dla mnie super. Because it's the largest organization in Europe, and I wanted to fight for the best. One of the biggest fights of my career will be the fight here in Poland. Tą niską, opuszczoną gardą no, powoduje, że potrafię ich zaskoczyć i szybko nokautować swoich przeciwników, co w przeszłości udowadniał, ale też przez to jest nokautowany, więc jest to i plus, i minus. Houstona. Mega silny fizycznie, ma niesamowite mocne uderzenie w ręce, bardzo mocno kopie. I don't have a lot to prove, but I want to prove it to myself that I'm one of the elite fighters in the world. Widziałem jego walkę z Sokodziu, no rozprawił się z nim troszeczkę szybciej niż ja. Trochę łatwiej mu to poszło, ale tak powiem, zawodnik zawodnikowi nierówny. Dam z siebie wszystko i wiem, że wygrał to przed czasem. I can't wait to get in the ring to exchange punches with him. Because it's going to be a striking battle. Houston już jest starszym zawodnikiem, ma 40 lat, także to już chyba najwyższy czas odstać go na emeryturę. Wiem też, że prowadzi jakieś audycje w radiu, także niech się zajmie tym, a sport zostawi młodszy. After I hit him, he's gonna want to retire, even in his young career. So I'm just getting started. Skoro zapowiada, że skończy walkę przed czasem, no to skończy tą walkę przed czasem, leżąc nieprzytomny na ringu. Osoba
osobowość fightera jest bardzo często tożsama z osobowością człowieka, jaki on jest. Mogę walczyć z nim w stójce, w zwarciu, w parterze. Jest mi to obojętne. Na każdej płaszczyźnie będę lepszy. Tak samo jak Janek staje się coraz bardziej dojrzalszą postacią, osobowością, jest też coraz bardziej dojrzałym zawodnikiem. He's gonna have to bring all what he has to finish me. Because I'm gonna bring all what I have to finish him. And I'm gonna win. I'm already stopped when I'm moving forward, so he better be ready. Houston, trenuj ciężko, trzymaj wysoko ręce, zrób mi dobrą walkę. KSW Federation. This one will be the second international championship title defense. Long way since elimination tournament till now. And now, he's the number one light heavyweight fighter in Europe. Ladies and gentlemen, Muay Thai and KSW champion of the world. Kilogramów polskich mięśni, proszę Państwa!